Siemanko, ja jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj mam zamiar wam troszeczkę poopowiadać też o The Crew 2, bo ostatnio miałem okazję i przyjemność w sumie grać w część drugą The Crew. I powiem wam, że gra naprawdę szykuje się fantastyczna. Tych driftów, kurczę, chyba nigdy nie wyczuję w tym The Crew. Okej. Jakoś idzie. Co to za gudziec tam był? Aha, zapomniałem, że tutaj zwierzęta też latają po drodze. Czy jakoś lubię te drifty, że trzeba było nabijać duży mnożnik? Jak się już nabiło super duży mnożnik, nie może go stracić, to jest najważniejsze. O, i właśnie go straciłem. No i dupa. Jak się go straci, to się traci jakąś dużą część punktów, z tego co kojarzę. Jak to było tutaj w The Crew. No właśnie, także pogadajmy sobie troszeczkę o tych dwóch grach. Tak mniej więcej mogę już porównać The Crew 1 i The Crew 2. Oczywiście nie jest to takie 100% porównanie, bo tamtej gry... No w tamtą grę grałem bardzo mało, w The Crew 2. I w The Crew 1 grałem dużo i powiem wam, że po części nie jestem zadowolony z niej, z problemów technicznych, bo pamiętam, że ciężko było kiedyś wbić do lobby. Jak się było w tym lobby, to jak się startował wyścig, to pojawiały się jakieś glitche i wywalało z tego lobby. Nie wiem, czy to był tylko mój problem. Niektórzy ten problem mieli, inni nie mieli. Częściowo zależało to od połączenia internetowego, częściowo zależało to od w ogóle innych losowych konfiguracji sprzętowych. I cholera wie, jak sobie z tym poradzić, krótko mówiąc. I dopiero po jakimś tam czasie, jak już kupiłem sobie zupełnie nowy sprzęt, nowy komputer i zmieniłem system operacyjny na nowszy, dopiero wtedy zaczęło to jakoś śmigać. Mimo że wcześniej też robiłem różne formaty na dysku i tak dalej, to wcześniej też nie dało się jakby tego lobby odpalić, co było bardzo słabe. No i to był taki najgorszy niesmak co do tej gry, jeśli chodzi o takie opcje multiplayerowe. No i powiem wam, że grałem sobie w The Crew 2, to było połączenie chyba Polanie, dlatego też ciężko mi się odnieść co do tego, jak to będzie wyglądało już finalnie na serwerach. To są moje największe obawy co do The Crew 2, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie tego wszystkiego. Bo o ile w takiej testowej formie, znaczy grałem w pełną wersję gry, ale chodzi o sytuację. Czyli, że graliśmy sobie połączeni na LAN-ie, no nie? I grałem sobie multiplayer, no i nie było żadnego problemu, tak? Wszystko działało fantastycznie, nie było żadnych, absolutnie żadnych opóźnień, no bo wszystko połączone było na bardzo krótkim kabelku i fantastycznie, nie? Natomiast jak już wejdzie to w obieg, jak już pojawią się te... jak ta gra pojawi się już na serwerach i będzie można w nią grać, już będzie miała swoją premierę i tak dalej, i tak dalej. No jestem ciekawy, jak te opcje sieciowe będą śmigać, no bo nie oszukujmy się, po to kupujemy najnowsze gry, znaczy przynajmniej ja tak mam, żeby grać dużo sieciowo, albo bardzo lubię też grać sobie ze znajomymi, albo z dziewczyną gdzieś tam na konsoli w jedną grę, gdzie jest na dwie osoby, no bo to dostarcza bardzo dużo też frajdy, jak się z kimś dzieli wspólną rozgrywkę, prawda? No i taką mam nadzieję co do The Crew 2, że wszystkie te problemy będą jakby połatane, dlatego też i tym razem twórcy The Crew Ivory Tower odpalają po prostu wersję alfa, a później pewnie będzie jakaś wersja jeszcze beta, będzie można sobie samemu przetestować na swoim komputerku za darmo tę grę i zobaczyć, jak ona śmiga. Ostatnio miałem dostęp do wersji alfa na PC-cie, dostałem się. Osoby, które się dostały do tej bety, muszą czuć się naprawdę szczęśliwe, bo i wyjątkowe, wyróżnione, bo okazuje się, że gdzieś około 6000 kont dostało przydział do testowania w ogóle tej gry. A słyszałem, że wśród moich widzów są osoby, które dostały. 6000 osób na cały świat dostało przydział do testowania sobie tej alfy zamkniętej. Także ja dostałem. I ponoć to też jest dlatego, że dostają to osoby, które mają dobrą konfigurację sprzętową i które testowały sobie pierwszą część The Crew tak w becie. Ja pamiętam, że też testowałem, też dostałem ten dostęp do bety i
I to nie jest tak, że o, jestem youtuberem i dostałem, bo każdy jest traktowany na równo. Moje konto nie jest w żaden sposób wyróżnione w systemie, jeśli chodzi o przydział do bety. Tutaj chodzi o konfigurację sprzętową. No i ta beta czy ta alfa działała okropnie w stosunku do tego, co grałem sobie na pokazach ostatnio. Bo to, co grałem na pokazach, to już można powiedzieć, że to jest finalny, ukończony produkt. Wyglądało to, działało fenomenalnie i powiem wam, że grało mi się fantastycznie. Okej, okay. Hops. Jedziemy sobie jeszcze raz maździochą ten drift, bo chcę jakoś tutaj jakieś punkty nabić. Chociaż dostałem całkiem fajną część na koniec. Teraz w ogóle ostatnio wygrałem sobie Lamborghini Murcielago. Z jakiegoś tam nielosowania, ale chyba... Zresztą zaraz weźmiemy sobie tego Murcielago i pojeździmy nim. Nie wiem, ile mam hajsu, ale chyba niedużo. Tutaj się tego chyba nie sprawdzi. Pamiętam, że jakoś tutaj trzeba było driftować. Jakieś chyba specjalne ustawienia driftowe robić pod... chyba trzeba było ustawić prowadzenie na kierownicę, jakoś tak to się robiło w The Crew. I wtedy na padzie, jak się gra, to można takie chore ilości punktów wybijać, bo wtedy samochód lata od jednej do drugiej strony bardzo... jak szalony, no, krótko mówiąc. A to jest gra arcade'owa i to jest taka dziwna sztuczka właśnie. Powinna być zablokowana, bo wtedy naprawdę dużo więcej punktów się nabija grając na padzie z ustawieniami na kierownicę. To jest bardzo ciekawe. Ale to mi kiedyś jakiś widz zdradził w komentarzu, że tak można robić. I rzeczywiście robi to niesamowity efekt, więc jeśli ktoś z was jeszcze driftuje w The Crew 1, no to polecam bawić się właśnie na ustawienia kierownicy. Ja kiedyś wrzuciłem filmik odnośnie tego, jak to zrobić, jakie ustawienie sobie pod tą kierownicę ustawić, żeby grać fantastycznie na driftach. I też na necie możecie znaleźć dużo innych tego typu poradników, jak sobie z tym fajnie poradzić. No i oczywiście trzeba mieć mocny samochód, bo jak się ma słabiznę, to się będzie dusić. Już myślałem, że mi spadną te punkty, ale na szczęście jedziemy dalej. No, a wracając do The Crew 2, to powiem wam, tak jak mówiłem, jestem zachwycony tym całym gameplayem. Grałem na chyba konsoli Xbox One, zdaje się. To był jakiś taki... to były chyba Xboxy. I wyglądało to absolutnie niesamowicie graficznie. No nie? W stosunku do The Crew 1, daj spokój. Niebo a ziemia. To przede wszystkim grafika robi wrażenie, zresztą też możecie sobie na niektórych gameplayach zobaczyć, czy tam na jakichś zwiastunach, bo wszystkie zwiastuny z gry są robione na silniku gry. Znaczy, większość, bo chyba nie ma takich kinowych zwiastunów. Poszło mi chyba dużo lepiej teraz. Jakieś ładne punkty wybiłem i zdobędę sobie jakąś lepszą część, zdaje się. To jest fajne, że w The Crew mieliśmy te zawody driftowe. Brakuje to na przykład w Forzie Horizon 3. Takie zawody driftowe by się przydały, a tam zdecydowanie tymi samochodami lepiej się driftuje. Nie muszą one mieć jakby specjalnego nawet tuningu, bo wystarczy samemu sobie taki tuning zrobić, a nie kupując konkretnie samochód pod taki sztuczny drifting, no nie? To jest zdecydowanie fajna rzecz. Właśnie, zobaczmy, co ja sobie tutaj zdobyłem, bo nie zwróciłem uwagi jakby. Zaraz. Kończone, to będzie... gracze... Myślę tak i powinno być, gdzie ten wyścig jest, ja nie wiem, czy to tak sobie pojechałem i tyle. Tak czy inaczej, chodźmy sobie może teraz tutaj. Tu mam, to ja muszę robić tę próbę driftu, dobra. To walimy tu. I teraz tak, przeniesiemy się, myślę, że szybka podróż, albo od razu graj, pyk. I zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Trzeba przyznać, że ta maździocha daje radę, więc... zostajemy przy niej. Hops, tak, już mam wybrany ten samochód, więc niech zostanie. To jest w sumie nieźle podrasowana fura, także... także lecimy. No, więc wiecie co? Grając w The Crew 2, szczególną moją uwagę zwrócił świat gry, bo... okazuje się, że w The Crew 2 mamy zupełnie inne Stany Zjednoczone niż w The Crew 1. Dziwne, co? Ale świat totalnie, przynajmniej jak dla mnie, na tą chwilę, jak sobie tam grałem parę godzin w dwójkę, zupełnie nie przypominał tego, co zobaczymy, czy co mamy dostępne w The Crew 1. Wszystko zostało przerobione, myślę, że to dlatego, żeby po prostu gracze nie narzekali, że dostali to samo.
Absolutnie nie. W The Crew 2 dostajemy coś zupełnie innego. Ten świat jest inny, drogi przebiegają inaczej. Gdzie indziej są wzgórza, gdzie indziej są jakieś autostrady. Zupełnie wszystko inaczej wygląda. To jest dziwne w sumie, ale fajnie to rozwiązali. I powiem wam, że no, nawet sobie patrzyłem te takie tory, porobię sobie takie porównania później, że będzie porównanie tych torów, na przykład Laguna Seca, albo tam jeszcze inne, chyba ze dwa tory były takie oficjalne w The Crew 2 i w The Crew 1. I o ile te tory są takie same, to dojazd do nich jest zupełnie inny. Zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inaczej wyglądają drogi dookoła tych torów. Jest bardzo ciekawe, no jak to do tego podeszli. Ale mi się to podoba, mi się to absolutnie podoba, jest to fajna rzecz. Idzie mi okropnie, muszę powtórzyć. Patrzcie, mam 239 tysięcy. Także to jest ciekawa zmiana w stosunku do jedynki. Tak by się wydawało, że no to są Stany Zjednoczone, więc Stany Zjednoczone tu i tu powinny być takie same, ale no wiemy też, że w The Crew nie jest to pełna mapa Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo też, czy ta mapa będzie inna. Znaczy, chodzi mi o wielkość, tak? Czy będzie większa, czy będzie mniejsza od tego, co mamy w The Crew 1. Na pierwszy rzut oka wyglądało to dość podobnie, jeśli chodzi o objętość, ale cholera wie. Może być nawet większa. Myślę, że nie ma sensu chyba robienia większej mapy, co? Jak myślicie? No i wiecie, jaka rzecz mi się jeszcze nie spodobała w The Crew 1? Przepraszam, w The Crew 2, jak sobie grałem. Tutaj jestem trochę skupiony na tych driftach, widzę, że mi nie idzie i kurczę, język mi też płata figle, jak widać. Czekajcie, bo... straciłem nożny. Nie podobała mi się ta rzecz, że mamy zmienne warunki pogodowe. I tak jak próbowałem nagrać przejazd na jednym z torów wyścigowych, takich oficjalnych, tak chciałem sobie nagrać o tej mniej więcej tą samą pogodę w The Crew 1 i w The Crew 2. I powiem wam, w The Crew 2 zaczął padać mi śnieg. Gdzie my śnieg w The Crew 1 mamy tylko w jednym obszarze, gdzieś tam w górskich terenach. Tutaj gdzieś jedziemy sobie, powiedzmy, o, tak jak teraz, może padać co najwyżej deszcz, ale nie śnieg. I oczywiście w The Crew 1 jest to nienaturalne, żeby tutaj no, nie było śniegu, bo są różne pory pogodowe i te pory pogodowe definiują nam po prostu jak... What? Co się stało? Definiują nam to, jak wygląda świat gry, no kurde, tak powinno niby być, nie? Nie, że śnieg mamy tylko w górach i koniec, kropka. To jest dziwne trochę, co? Ale tak jest, no. I w The Crew 2 właśnie jest to troszeczkę bardziej realistyczne, że jeśli mamy zimę, no to ta zima jest wszędzie. Oczywiście nie przez cały czas, ale tam jakoś się ta pogoda zmienia, nie? Co jakiś czas. Także to jest ciekawe podejście do tego. No i rzeczywiście jak zaczął padać ten śnieg, to droga, jezdnia była pokryta śniegiem. Nie wiem, czy to jakieś nie zwróciłem uwagi szczególnie na teksturki, ale niedługo będę mógł wam opublikować wideo z The Crew 2 i wtedy sobie też zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Wiecie, co teraz zrobimy? Wejdziemy sobie w opcję sterowania. A czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie grafikę, bo tu można było chyba... No właśnie, skala pola widzenia. W The Crew 2 możemy sobie ustawiać kąt widzenia po prostu. A tutaj tego nie widzę i nawet w menu głównym nie można było sobie tego ustawić. Także nie wiem, od czego to zależy. Czy ja muszę wyłączyć tu jakąś opcję, żeby można było to robić? Czy mi się to włączy wtedy? Nie mam pojęcia. No ale teraz to nie działa. A i jeszcze tak wam muszę powiedzieć, że no graficznie to wiadomo, że The Crew 2. A, czekajcie, wiecie co? Ja sobie muszę zmienić chyba na kierownicę gdzieś. Pomoc, celowanie dla zawodowców, co jest na pomoc. Sportowe. Ja sobie używam sportowego ustawienia, ale muszę gdzieś tutaj... A, czekaj. Pad, o właśnie, kierownica. No i to zostawiamy, cyk. I teraz weźmiemy sobie ten drift. To jest drift? Próba driftu. I teraz ten samochód będzie latał jak szalony. To jest w sumie ciekawe. No i graficznie wszystko wygląda dużo, dużo lepiej. Kokpity są fajnie odwzorowane. Myślę, że dużo więcej szczegółów mają te kokpity w The Crew 2. No bo też one od razu, znaczy ta gra od razu jest robiona na nowsze konsole.
The Crew 1 to był taki port między starymi konsolami a nowym. Jezus Maria, co się dzieje z tym samochodem teraz? Ja pierdzie. Jak on lata? Jezu! Aż ciężko się przyzwyczaić, ale tak, to jest dobry sposób na robienie hardkorowych driftów. No bo o co chodzi w driftowaniu? Za co dostajemy tak naprawdę punkty? A punkty dostajemy za kąt driftu i oczywiście prędkość, więc teoretycznie powinniśmy cały czas jechać na nitrze, żeby jak największą prędkość mieć. Przesterowałem, no i właśnie jeśli chodzi o driftowanie na ustawieniach kierownicy, to bardzo łatwo jest przesterować, bo ten samochód jest tak teraz magicznie responsywny, że to głowa boli, no. Ech. Oj, nie będzie ładnego wyniku. Nie wiem, tam jakieś koksy chyba po 200 tysięcy tutaj wybijają. A ja 14 tysięcy to tak... No bo tu mnożnik jest najważniejszy. Jeśli się ma słaby mnożnik, to lipa jest. Ale samochód mam jak najbardziej dobry. Myślę, że jeśli by nim troszeczkę poćwiczyć, to by poszło fantastycznie. Tutaj jeśli chodzi o doczytywanie terenu, czasami widoczne są takie delikatne przycinki. Też mi się skarżyliście w komentarzach, pytajcie się jak to zniwelować, jak to wyłączyć, ale nie da się tego wyłączyć, tak skonstruowana jest ta gra. No tak jak mówiłem, ona jest robiona pod stare konsole, żeby na tych starszych konsolach sobie radziła. No i raczej starsze konsole, żeby sobie z nią radziły. Mamy tu wielki, otwarty świat, mamy tu ogromny otwarty świat. Chyba największy otwarty świat, jaki kiedykolwiek był w grach wyścigowych. Naprawdę dużo czasu zajmuje nam przejechanie z jednego wybrzeża do drugiego. Tak, w The Crew 2 tego nie odczułem. Grałem też na konsoli, grałem w 30 FPS-ach. Była to bardzo płynna rozgrywka. Jeździłem sobie po całym świecie, nie było żadnego problemu. No ale oczywiście musimy wiedzieć z kolei znowu, że... No były to zamknięte serwery. Znaczy byliśmy tam w jednym pomieszczeniu i w tym pomieszczeniu sobie graliśmy między sobą. No i nie ma co porównywać, tak jak my sobie gramy tutaj teraz online, no nie ma co porównywać takiej gry na konsolach w idealnych warunkach z graniem na PC-cie w warunkach no dość trudniejszych, może tak. Gdzie jesteśmy po prostu online cały czas, no nie? Zrobimy sobie jeszcze jedną próbę driftu. Tutaj powinienem za tym drzewem chyba pocisnąć. Oh shit! Ty patrz! No nie, straciłem mnożnik. Teraz czuć było takie przycinki drobne, co? Ciekawe właśnie, jak to jest na konsolach. Czy The Crew 1 działa lepiej na konsolach? Bo powiem wam, że gram sobie teraz dużo na konsoli i na Xboxie, i na PS-ie. I powiem wam tak, że... Kurde, te gry działają tam totalnie bezproblemowo. Oczywiście mamy mniejszy klatkaż i czasami może to tarazić, na przykład w Forza Horizon czy coś. Ale kurde, jest mega wygoda w tym, no. Nie musisz się przejmować, czy masz dobrą kartę graficzną, dobry sprzęt i tak dalej. Jest naprawdę cudownie, no. Jest świetnie. Bierzesz sobie padę do ręki i siadasz, grasz. Niesamowite. No, niesamowite. Doceniam naprawdę konsolę, bo jestem długoletnim pecetowym graczem i... Tyle problemów, które musiałem rozwiązywać, tyle sterowników, które trzeba było pobierać, które nie były kompatybilne z twoją kartą graficzną albo z daną grą, które coś tam psuły, albo coś ty popsułeś, albo Windows się zapchał, albo cokolwiek. No kurde, tyle jest różnych drobnych problemów, które sprawiały, że te gry nie działały zbyt dobrze, że mi się naprawdę teraz bardzo, bardzo przyjemnie gra na konsoli. Przez to wszystko mam w pamięci w ogóle... Wszystkie te problemy na PC-cie i teraz granie na konsoli to jest poezja. No ale jednak fajnie by było czasami odpalić sobie grę w 60 FPS-ach, zwłaszcza jakąś strzelankę. No, strzelanki na konsoli to jest moim zdaniem nieporozumienie. Na konsoli przygodówki, ewentualnie ścigałki. No i tak moi drodzy, opowiedziałem wam troszeczkę o The Crew 2. Mam nadzieję, że was zainteresowałem nową grą.
i zapraszam Was na kolejne materiały już z The Crew 2, gdzie zobaczycie sobie, jak gra wygląda, jak wygląda mój gameplay, który nagrałem ostatnio w Londynie. I opowiem Wam o dodatkowych moich takich rzeczach, które mnie zafascynowały w tej grze i które mi się spodobały, i oczywiście takie, które mi się nie spodobały i wobec których mam obawy, jak już ta gra wyjdzie. Zapraszam Was na kolejne odcinki, zostawcie łapę w górę i suba. Trzymajcie się, cześć!